No to jak to jest? Warto uczyć się tego Excela czy kompletnie nie? Czy ma sens dzisiaj nauka narzędzia, które ma tyle lat, które opiera się tylko na arkuszach kalkulacyjnych? Kiedy mamy dostępnego Chata GPT, kiedy mamy dostępnego Barda, kiedy mamy sztuczną inteligencję, która rzekomo wszystko zautomatyzuje i spowoduje, że tacy analitycy jak ja stracą pracę. Żeby uszanować Twój czas, udzielę odpowiedzi już w pierwszej minucie tego filmiku. Otóż tak, ma to bardzo duży sens i wciąż warto jest uczyć się Excela. Co więcej, to nie jest tak, że warto się uczyć Excela, nie wiem, jeszcze w tym roku. W ogóle to jest narzędzie, które jest wciąż bardzo ważne, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z analizą danych, albo chce tym analitykiem danych po prostu zostać, albo chce zmienić branżę, albo chce być lepszy w swojej pracy i na przykład pokusić się o awans. I tak naprawdę jest sześć powodów, dla których Excel wciąż jest ważnym narzędziem, nawet jeżeli odniesiemy go do sytuacji, w której mamy. Do czynienia z narzędziami e, sztucznej inteligencji, z AI. Pierwszy i chyba najważniejszy powód jest taki, że Excel jest trochę jak jeansy. Wszyscy z niego korzystają, ale mało kto myśli o tym, jak powszechnym on jest narzędziem i co idzie za tą skalą. Bo skala powoduje. Tak naprawdę możliwości. Excel jest używany w większości, większości firm. Większość procesów biznesowych, czy to nie wiem, w finansach, w controllingu, w jakimś zarządzaniu projektem, tam te Excele się pojawiają. A jeżeli Excele się pojawiają, to znaczy, że są potrzebni ludzie, którzy będą je ogarniać. To no, ale halo, no właśnie to teraz AI będzie ogarniało to Excel. No, nie do końca, dlatego że Czym innym jest zapytanie sztucznej inteligencji, jakby jak tam rozwiązać pewien problem w wekslu, a czym innym jest go rozwiązywać tak w codzienności. Wiesz, różnica jest dokładnie taka jak z Wikipedią, nie? To znaczy, w momencie, kiedy pojawiła się Wikipedia, albo w zasadzie w ogóle Internet, można byłoby stworzyć taki argument, że po co się w zasadzie uczyć? Teraz już niczego nie trzeba uczyć się, bo wszystko można sprawdzić w internecie. Jest duża różnica między posiadaniem wiedzy, a Wykorzystywaniem tej wiedzy płynnie, bez ciągłego pytania, jak coś zrobić. No i tutaj wracamy do tego punktu pierwszego, czyli do skali. Chodzi o to, że Excel jest mega popularnym narzędziem. Drugi powód jest taki, że jeżeli wiążesz swoją pracę z danymi, jeżeli jakoś Twoja praca z danymi mm, ma związek, to tak naprawdę takiej prawdziwej, domowej roboty z danymi uczy nas właśnie Excel. To, że tam w taki prosty sposób widzimy, jak zmieniają się dane, kiedy poddamy ich jakimś formułom, przekształceniom, to właśnie powoduje, że tej pierwsze. Rysy, te pierwsze kroki w umiejętności analizy danych bardzo fajnie jest właśnie zdobywać w Excelu ze względu na czytelność i ze względu na to, że nie masz takiego problemu, że zostajesz rzucony, rzucona na głęboką wodę i po prostu nie ogarniasz, co się właściwie wydarzyło. Jeżeli skojarzymy ten drugi punkt tego, że jakby Excel uczyć się takiej podstawowej roboty na danych do tego, że Excel jest tak powszechnym narzędziem, jak mówiłem w narzędziu, w punkcie numer jeden, no to znowu, to jest super argument, żeby jednak tego Excela wciąż się uczyć. Punkt numer trzeci, z którego ludzie rzadko sobie zdają sprawę, jest to, że Excel daje olbrzymią moc. I to nie w takim sensie, że ty, nie wiem, teraz obliczysz coś, czego ktoś jeszcze nie obliczył. Nie. Chodzi o to, że w, zarówno w Twojej pracy, i to szczególnie jeżeli nawet nie pracujesz jeszcze bezpośrednio jako analityk, ale na przykład pracujesz w miejscu, gdzie jakieś tabelki są używane. Nie wiem, to mogą być hr -y, to mogą być finanse, to może być customer service. Ty na pewno masz jakichś przełożonych. Ci przełożeni potrzebują jakichś raportów, zestawień. Przełożeni nie lubią się bawić w Excelu. Oni potrzebują takich ludzi jak być może ty, żeby im te zestawienia, raporty dostarczyć. Jeżeli zobaczą, że jest człowiek, który to ogarnia tak, no to Proszę cię, to jest olbrzymi, olbrzymi atut i bardzo dużo ci daje. No dobra, ale w sumie ja mogę rozwiązać problem AI. Chodzi o horses. Nie każda firma pozwoli ci korzystać z AI na pracowym komputerze. To jest raz. Dwa. Czy na pewno chcesz, żeby wszystkie twoje problemy rozwiązywała sztuczna inteligencja? Na pewno dobrze wiesz, że sztuczna inteligencja się myli. Że sztuczna inteligencja halucynuje bardzo często. AI ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, ale często myli się w bardzo prostych sprawach. Na pewno widziałeś te screenshoty, kiedy ChatGPT GPT zadaje się dosyć proste pytania, i ChatGPT GPT się myli. No właśnie, nie chcesz dopuścić chyba do sytuacji, w której właśnie korzystasz z rozwiązania AI, rozwiązujesz prosty problem w Excelu, który mógłbyś ogarnąć, gdybyś tylko minimalnie się go pouczył. No, i okazuje się, że problem jest rozwiązany źle, a ty co później powiesz swojemu szefowi, że AI halucynowało, że dlatego jest to źle zrobione? No nie, to ty bierzesz odpowiedzialność za dane, które są w Excelu, które przekazujesz dalej, tak? O ile nie pracujesz już w jakimś miejscu, gdzie mamy do czynienia z automatyczną obróbką danych przez sztuczną inteligencję, no to nie ma co myśleć, to ty odpowiadasz za te dane i jeżeli myślisz o tym, że no dobra, no właśnie, ale teraz wszystko będzie tak obrabiane przez tą inteligencję, rozejrzyj się. Rozejrzyj się w swoim miejscu pracy i zadaj sobie pytanie, ile wokół siebie widzisz Exceli, tak? Ile widzisz możliwości korzystania z Exceli, a ile jest tego takiego cudownego AI, które rozwiązuje wszystkie nasze problemy? Do tego jest jeszcze bardzo, bardzo daleko i co więcej, nie ma Potrzeby zaprzęgania AI do takich prostych problemów. Bardzo często to jest tak, że właśnie to w Excelu trzeba sobie stworzyć szybkie zestawienie, które jest bardzo skostomizowane pod Twój konkretny wypadek, a nie zaprzęgać do tego całą sieć związaną ze sztuczną inteligencją i budować pipeline tylko po to, żeby twój problem został rozwiązany, żebyś mógł dostarczyć szybką tabelkę swojemu szefowi, nie wiem, pokazując, który rekruter popełnia najwięcej błędów, który agent najlepiej sobie radzi w którym dniu tygodnia w customer service, czy tego typu podobne rzeczy, które właśnie jeżeli ogarniesz Excela, będziesz mógł bez problemu ogarniać. Kwarty punkt, o którym ludzie czasem zapominają, to to, że Excel to nie są tylko tabelki. Excel to są także, tak jak widać tutaj na ekranie za mną, wykresy. I to właśnie wykresy powodują, że ludzie łatwiej chłoną informacje. Bardzo często twój szef o wiele szybciej wchłonie wykres, jakieś formatowanie warunkowe, niżeli jakiś taki tekst, który rozpisuje, że tam wzrost 30% w kwartale drugim i tak dalej, i Wciąż AI, z których korzystamy, to są w większości czaty i to dalej są czaty, które popełniają błędy przy dosyć prostych problemach. Z nich należy korzystać, bo one zwiększają produktywność, ale jeżeli myślisz, że możesz odsunąć swoją wiedzę, bo teraz AI rozwiąże za Ciebie problemy, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że w zasadzie nie musisz umieć dodawać, bo komputery dodają za Ciebie. Czy chciałbyś pozbyć się umiejętności dodawania, mnożenia, dzielenia? No właśnie. Punkt numer 5 jest taki, że Excel jest świetnym narzędziem do czyszczenia danych, szczególnie jeżeli te zestawy nie są jakieś bardzo duże. Wynika to z tego, że masz dane surowe, jakby rezultat czyszczenia w jednym miejscu i widzisz rezultat tej transformacji. Możesz pracować nad tymi formułami, jakby dostajesz na żywo feedback. To jest coś, co bardzo pomaga w nauce analizy danych i w zapoznaniu się, jak tak naprawdę wygląda praca analityka? No i znowu, żeby to robić szybko, sprawnie, to trzeba mieć tego Excela na jakimś tam poziomie opanowanym. Tymczasem, jeżeli przy każdym problemie będziesz się pytał AI, to te odpowiedzi mogą nie być specjalnie spójne. Poza tym znowu, chodzi o to, żeby mieć jednak pewien skillset, a nie co chwilę pytać się zewnętrznego narzędzia, które może się pomylić. Wreszcie szósty punkt, taki, który wydaje mi się najciekawszy i o którym często zapominamy, a który jest troi związany z naszymi bardzo ludzkimi lękami. To znaczy w momencie, w którym zamieniamy się w społeczeństwo, gdzie oddajemy naszą kontrolę do wszechwiedzącego AI, to może się okazać, że ludzie, którzy tą kontrolę zachowali, będą bardziej ogarniali decyzje, które podejmują. Wszystko oczywiście zależy od skali, jeżeli mamy nie wiem, 4 miliony parametrów, no to jasne, że nie ogarniemy tego w Excelu, ale często decyzje, które podejmujemy albo zestawienia, które chcemy pokazać, opierają się na 3, 4, 5 kategoriach. To można bardzo łatwo zrobić w Excelu i właśnie ta kontrola nad tym, żeby sobie to skustomizować tak jak my chcemy, żeby to wyglądało tak jak my chcemy, korzystając ze skali, czyli korzystając znowu z tej metafory, którą żyłem na początku, że Excel jest jak jeansy, nie, że jakby wszyscy to wszyscy to mają. To właśnie powoduje, że posiadanie tej umiejętności, czyli ogarnianie Excela na dobrym poziomie, jest super rzeczą, jeśli chodzi o produktywność, super rzeczą, jeśli chodzi o twój poziom ogarnięcia w pracy i pierwszym stopniem do zostania analitykiem. Nawet jeżeli ja jako data architect korzystam z SQLa czy Pythona, to też zdarza mi się, Praktycznie w każdym tygodniu korzystać z Excel'a, bo coś mi będzie szybciej sobie sprawdzić, czy szybciej zrobić jakieś zestawienie, aniżeli pisać, aniżeli pisać kod. Nie ma co strzelać z armaty do komara. Często po prostu takie narzędzie jak Excel i właśnie wprawa w szybkim korzystaniu z takiego narzędzia powoduje, że nasza praca, jako praca analityka, jest taka ciekawa, bo my wiemy, jakie narzędzie zastosować do jakiego problemu. Także, te sześć punktów powodują, że Excel wciąż jest świetnym narzędziem i uważam, moim zdaniem, będzie dobrym narzędziem jeszcze przez kilkanaście lat, dlatego że Microsoft próbuje bardziej pomóc AI czy pomóc Excelowi być takim narzędziem, który wykorzystuje coraz sprytniejszy sposób pisania formuł, rozwiązywania problemów. W Excelu, raczej niż rozdzielania tych dwóch technologii. No i znowu, nie będziesz w stanie z tego korzystać, jeżeli nie ogarniasz tego w sposób podstawowy. Jeżeli takie rzeczy jak slicery, tabele przestawne budzą w tobie taką jakąś lekką niepewność, jeżeli masz formułę, która ma cztery poziomy zagnieżdżenia i ty już się w niej tracisz, nie wiesz czym się różni zakres od tabeli, no to, to jest pewien problem, nie? Jakby Wydaje Ci się, że będziesz mógł automatyzować, tworzyć nie wiadomo co, a tymczasem próbujesz biegać, nie umiejąc do końca chodzić. Także gorąco Ci zachęcam do tego, żeby się tego Excela nauczyć. I co więcej, teraz jest potem temu świetna okazja, dlatego że niedawno wypuściłem kurs. Znajdziesz w komentarzu i pod odcinkiem link do tego kursu, w którym pokazuję Ci, jak tego Excela ogarnąć. I ten kurs jest o tyle dobry, że Stworzyłem go ja, pracujący jako analityk i architekt danych na co dzień, a nie firma szkoleniowa zastanawiająca się, jak tu wygenerować jak największy dochód. Po drugie, jest to kurs, który pokazuje Ci drogę od początku, także bardziej jest skierowany do początkujących. Chociaż, jeżeli masz już pewne skile, a chcesz sobie je ugruntować, to też jest dobra opcja. No i super rzeczą jest to, że to nie jest kurs, który jest zrobiony na sztywno, to znaczy oprócz um, lekcji, które tam są i jeszcze lekcje kończą się certyfikatem, tak jak e, w każdym fajnym kursie, to masz jeszcze dostęp do stale rozbudowywanej przeze mnie bazy wiedzy. I to rozbudowywana przeze mnie baza wiedzy powoduje, że ten Excel, ten, ten kurs jest dosyć unikalny na polskim rynku, bo. Za dosyć niewielką kwotę, oprócz kursu, dostajesz tak naprawdę stale ewoluujący manual do Excela, plus, gdyby jeszcze tego było mało, dostajesz dostęp do zestawów danych, bo często ludzie mnie pytają, no dobrze, ale co ja mam analizować? U mnie. W tym kursie znajdziesz zestawy danych, które są bardzo ładnie opisane, które są już w plikach excelowych jako takie surowe tabelki i tylko czekają na twoją obróbkę, tak? Czekają na to czyszczenie danych, na stworzenie jakichś wizualizacji. Nawet są tam pytania naprowadzające. I co więcej, te zestawy danych będą dodawane. Myślę, że jeden w miesiącu będzie się e pojawiał nowy zestaw, co powoduje, że będziesz mógł regularnie ćwiczyć swoje umiejętności. Także naprawdę, jeżeli zastanawiasz się, by jaki jest pierwszy krok na drodze do zostania analitykiem, to to jest ten krok. To jest zakup tego kursu, to jest ogarnięcie Excela. To to jest ten krok. To jest zakup tego kursu, to jest ogarnięcie Excela. Mam nadzieję, że moje argumenty Cię przekonały. Gdybym ja dzisiaj zaczynał Swoją drogę jako analityk danych, to też zacząłbym od Excel'a. Dokładnie tak, jak zacząłem ponad 5, 6 lat temu już, już będzie, bo to jest właśnie to narzędzie, które nas otacza, które jest powszechne, które powoduje, że my się wszyscy rozumiemy, tak? a jednocześnie ogarnięcie go powoduje nieprawdopodobny skok, jeśli chodzi o nasze możliwości zawodowe. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że cię przekonałem. Obczaj sobie link. No i cóż, daj mi znać w komentarzu, czy widzisz to jakoś inaczej. Do usłyszenia. Cześć.